Bez wędnego przedłużania, ile mogłeś zarobić bądź stracić na analizach, które podawaliśmy na kryptowaluty w miesiącu kwietniu? Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do wideo. Jeżeli chodzi o całościową statystykę w miesiącu kwietniu, mieliśmy 12 analiz na kryptowaluty. Z tego było raz, dwa... 3, 4, 5 na Ethereum, następnie 1, 2, 3 na Ripple, 1, 2, 3 na Solanę oraz to było na tyle. Więc 12 całkowicie trade'ów i jeden ostatni, czyli Ethereum po prostu nie, nie znalazł się w naszych widełkach cenowych. A nie, widzę, że tutaj, przepraszam, to poszło na, na stopa. Solana nam uciekła po prostu z widełek cenowych, poleciała sobie w kosmos. Mieliśmy 6 transakcji stratnych, dwie transakcje zyskowne na proficie pierwszym, dwie transakcje zyskowne na proficie drugim oraz jedną transakcję zyskowną na proficie trzecim. Ogólnie na samym wstępie powiem, że to był słaby miesiąc, jeżeli chodzi o analizy na kryptowalut typu Swing. Jeżeli chodzi o scalping, wyszło nam to bardzo fajnie w kwietniu, ale to będzie podsumowanie ze scalpingu. Jeżeli chodzi o swingi, tutaj powiem, że po prostu kwiecień był naszym bardzo słabym miesiącem. Biorąc pod uwagę całą statystykę, jak to wyglądało? Jeżeli zagrywalibyśmy sobie entry 1 do take profit 1, wyszlibyśmy praktycznie na 0, więc bardzo słabo. Entry 1 do take profit 2 wyszlibyśmy na fajnym plusie. Entry 1 do take profit 3, niestety te transakcje też były stratne. Następnie entry 2 wszystko szło tak naprawdę do stop lossa, więc jeżeli już była zawrotka cenowa, to po prostu kończyło się tutaj stopem. Następnie jeżeli chodzi o modyfikacje w strefach cenowych, no to tutaj już był potencjał bardzo, ale to bardzo konkretny, więc to jest coś do czego każdego za, zachęcam. Tak? Czyli jeżeli jesteś tutaj w Take Profit Crew traderem początkującym, robisz tylko kopiuj wklej, nic cię bardziej nie obchodzi, ale docelowo na tym na czym się skupiamy, to jest właśnie żebyś mm, zrozumiał, w, jakim, w jaki sposób zagrywać modyfikację DM, czyli tak zwany Double Mitigation, czyli czekając na reakcję w strefie cenowej, wchodzić z mniejszego przedziału czas, czasowego. Czyli to wszystko, co dostajemy tutaj, analizy na Bitcoin, na Ethereum, Ripple, Solana itd. To są analizy z jednego godzinowego, z czterech godzinowych przedziałów czasowych. I zawsze jest strefa, czyli zawsze jest entry 1, entry 2, i my czekamy na reakcję w tej strefie cenowej. To jest właśnie modyfikacja DM. Więc, biorąc pod uwagę, <coughs> robiąc taką. Tutaj sobie statystykę, taką symulację, jakby to wyglądało, jeżeli zaczynałbyś z 1000 dolarów. Więc jeżeli byś zaczynał z 1000 dolarów w najlepszym przypadku grając tylko kopiuj wklej z 10% ryzykiem, to jest dosyć duże ryzyko, od razu tutaj będę podkreślać. To miesiąc zakończyłbyś na 1450, czyli tak naprawdę 450 dolarów do przodu. To jest właśnie biorąc pod uwagę entry 1 oraz TP 2, czyli take profit 2. Następnie w najgorszym wypadku skończyłbyś miesiąc na 400 dolarów, no czyli tutaj jest po prostu Strata, więc słabo, i w najlepszym przypadku, jeżeli byś właśnie zastosował system tak zwany DM, czyli właśnie reakcja w strefie cenowej, no to tutaj potencjał był na trzykrotność, prawie czterokrotność twojego wkładu, więc dlatego bardzo mocno zachęcam do tego, że jeżeli jest osoba początkująca, jak najbardziej może sobie robić kopię w klej, no ale tak jak pokazują statystyki, najlepiej wychodzi, jeżeli czekamy na reakcję w strefie cenowej, jeżeli ta reakcja zachodzi, mamy naprawdę bardzo wąskie wejście, z bardzo dużym potencjałem, dlatego właśnie te podsumowania tutaj robię i do tego każdego będę nakłaniać. Oczywiście te dm czyli czyli W- Mitigation, czyli właśnie reakcja w strefie cenowej, możecie to sobie brać z innego skanera, chociażby Scalper albo Sniper Vision, które da wam bardzo mocne, bardzo jakościowe wejście z bardzo dużym potencjałem, więc do tego tutaj e, nakłaniam. Jeżeli chodzi o Trady, które tutaj mieliśmy, to sobie możemy to przeanalizować na wykresie, więc zacznijmy sobie może po prostu o Ethereum, jeszcze pokażę tutaj wszystko jak to wygląda z perspektywy właśnie przeglądarki, więc mamy kwiecień, e, mamy pierwszy kwietnia, tak, czyli zaczynamy sobie Ethereum, następnie Solana, następnie Ethereum, następnie XRP, Solana, XRP, Solana, Solana, Ethereum. Ethereum, Bitcoin, XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana oraz Bitcoin to już są majowe tradey. tak? Dwa majowe tradey, które niestety, ale nam odjechały, poszły na profit, ale nam po prostu odjechały, a my się skupiamy teraz na kwietniu. Podsumowanie maja będzie w maju, pod koniec, na końcu maja, tak? W czerwcu. Teraz się skupiamy na kwietniu. Więc przechodząc już do wykresów, zaczynamy sobie od góry, czyli po prostu od niczego innego jak od Bitcoina. Wracamy sobie do, pa, 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 pa. gdzie tu było zakończenie miesiąca w tym miejscu. Jeżeli chodzi o mm, Bitcoina. To praktycznie nie mieliśmy tutaj tradeów, tak? Było dużo tradeów w systemie scalping, więc tego podsumowanie będzie od Eweliny. Poszło bardzo, ale to bardzo dobrze, jeżeli właśnie chodzi o scalping na Bitcoinie. Ale tak jak mówię, ja będę tutaj odsyłać po prostu do podsumowań, które się pojawią niedługo. Jeżeli chodzi o typowy, właśnie swing trading, czyli mieliśmy tutaj jedno zagranie 26 kwietnia, które niestety, ale tak jak tutaj widzisz, nie było żadnej reakcji. Cenowej, poszliśmy sobie po prostu od razu na stopa. Cały rynek zanurkował no i pociągnął to po prostu ze sobą. Następnie w maju tutaj mieliśmy zagrywkę na wzrost ceny. Ten wzrost się odbył, niestety nie spadliśmy do naszej strefy cenowej. Następnie, jeżeli chodzi o Ethereum, przeanalizujemy sobie Ethereum. Cały tutaj kwiecień. Więc zobacz. Na początku kwietnia mamy bardzo fajny tutaj trade. Na, na samym początku, tak naprawdę, zaczynamy stop lossem, tak? Więc mamy jakąś wstępną reakcję cenową. Niestety, nie odwróciliśmy trendu. Zaliczamy sobie, zaliczamy sobie stop lossa. Następnie czwartek, drugiego, przepraszam, 2 kwietnia mamy podobny trade. I tutaj już było książkowe wejście. Więc można było sobie zagrywać dla osób początkujących z entry 1, co się spełniło. Można było sobie ustawić entry 2, do którego nie zeszliśmy. No i poszliśmy sobie po wszystkie. Targety, czyli wszystkie profity. Mamy profit pierwszy, mamy profit drugi, mamy profit trzeci. Cały ten trade trwał dosyć długo, bo cała taka transakcja trwała a 6 dni więc tak naprawdę tydzień. Mieliśmy tutaj możliwość zagrania sobie właśnie z jednominutowego przydziału cenowego, gdzie było naprawdę bardzo ładne książkowe entry czyli wykrował się jakiś układ harmoniczny. Mieliśmy zebranie liquidity z tego tutaj ostatniego dołka, który zrobił nam higher high, czyli wyższy szczyt. Zeszliśmy sobie po to, odbiliśmy się, wypełniliśmy sobie knota. Bardzo ładna strefa, właśnie z jednominutowego przydziału cenowego. Więc wejście typu copy w clay był tu potencjał jak 4,5 do 1, wejście typu double mitigation było jak 20 do 1. Dlatego zawsze będę zachęcać właśnie szukanie tych węższych wejść, wąższego stop-lossa lepszego entry, bo to wam daje po prostu potencjał dużo, dużo większy, nawet jeżeli złapiecie jednego, drugiego trzeciego stop lossa, to i tak gra jest warta świeczki, nawet jeżeli będziecie wychodzić sobie, dajmy na to 80% transakcji na entry, na exit 2 to też jest jak najbardziej fajny zyskowny tutaj trade Następnie mamy mm, 17 kwietnia, e, podobna sytuacja. Mamy tutaj przebicie strukturki, mamy wszystko wszystko tutaj zagrało, e, więc mamy TP1 bardzo szybko z entry 1. Następnie nie chwyciliśmy naszego entry 2 niestety. No i poszliśmy sobie po dwa targety. Target numer 3 czyli nasz take profit 3 nie został osiągnięty. Nie polecieliśmy tak daleko, rynek po prostu zanurkował. Mieliśmy kolejny trade tutaj 25 który również poszedł nam na profit. Tym razem mamy tutaj Take Profit 1. Na Take Profit 2 nie dolecieliśmy. Mieliśmy zawrotkę dosłownie no tutaj 30 dolarów, właśnie nam zabrakło do kolejnego targetu. Spadliśmy sobie niżej. Następnie, już tutaj pod koniec miesiąca, mieliśmy po prostu stopa który nas wybił takim bardzo brzydkim tutaj knucikiem, tak więc yy, no gdyby nie te 5 dolarów, <laughs> niestety 5 dolarów to 5 dolarów, ale gdyby nie te 5 dolarów dalej byśmy byli w grze, no i tutaj potencjał był naprawdę bardzo, bardzo ładny, następnie mamy Ripple, więc zerknijmy sobie jak wyglądał Ripple, cofnijmy się troszeczkę w czasie, do początku kwietnia. Dobra, mamy kwiecień. No, zaczynamy tak naprawdę miesiąc od stopa. Następnie mamy bardzo fajne wejście tutaj i z jedynki można było wchodzić. Do 15 nie dolecie O przepraszam. Ojej, coś przestawiłem. Wróćmy się na tego Ripla. Cyk. Wracamy się do Ripla. Dobra, do strefy z 15 nie doleciliśmy. Mieliśmy odwrócenie trendu na jedynce trochę wcześniej. Ogólnie z Entry 1 łapiemy Take Profit 1. Do Take Profit 2 nie doleciliśmy zabrakło nam tutaj dosłownie no, kilku, kilkunastu centów. Więc yy, potencjał był tak naprawdę bardzo fajny, rozgrywany z minutki. To było bardzo trudne wejście, dlatego większość osób, nawet średnio zaawansowanych tego, tą transakcję był, nie upolowała. Jak najbardziej sobie zdaję z tego sprawę. Więc tak naprawdę trade można powiedzieć, że do wyrzucenia do śmieci. Jeżeli ktoś wchodził z entry 1, to nie było żadnego tak naprawdę sensownego potencjału. Następnie kolejna, yy, kolejna analiza 12. Zeszliśmy sobie od razu na stopa. Zero reakcji tak naprawdę przyszła analiza i dosłownie godzinę później, czy tam dwie godziny później osiągamy stopa. Następnie co się wydarzyło, mamy kolejny trade, podobna sytuacja jak na Ethereum, tu trochę głębiej zeszliśmy, więc też jeżeli ktoś wchodził z entry 1, entry 2 zalicza po prostu stop lossa. Była możliwość zagrania z 15, też nie był to łatwy trade do upolowania, aczkolwiek nie, tutaj 15 była dosyć bardzo klarowna, że tak powiem, czyli mamy nasz Wyższy, niższy szczyt, który wykreował nam niższy dołek, przebicie struktury czyli tzw. Tak change of character, wykreowana strefa właśnie popytu. E, mamy imbalans, który został wypełniony, mamy tapnięcie w tą strefę. Można było sobie to bardzo ładnie tutaj rozgrywać. Nawet jeżeli ktoś czekał na jedynkę, to również było potwierdzenie. Potencjał tutaj jak 7 do 1, e, więc polecieli fajnie. Oczywiście tego, e, no tego nie bierzemy pod uwagę, bo nie złapaliśmy naszych, naszych targetów i tyle. Jeżeli chodzi o solane, już patrzymy, co było na solanie, bo wiem, że też kilka tutaj setupów było, więc cofamy się w czasie. Mamy tutaj końcówkę miesiąca, połapaliśmy jakieś profity. Następnie łapiemy tutaj mm, łapiemy tutaj po prostu stop losa, tak, czyli Analiza przyszła w tym momencie. Zobaczcie, był take profit 1, więc tak naprawdę można było tutaj albo anulować swoje zlecenia, albo je po prostu zatrzymać. No, już część po prostu płynności z rynku było zabranych. Niestety, zeszliśmy sobie niżej. Mieliśmy wstępną reakcję, po której można było w, ten, w tą transakcję wchodzić jak najbardziej. Mieliśmy też zebranie tutaj liquidity grab z tego miejsca, więc jeżeli ktoś zagrywał na wzrosty, co było poprawną tutaj decyzją, to po prostu łapie stop lossa, ja sam prawdopodobnie też tutaj wyłapałem stop lossa na tym tradzie Następnie mamy 15, tutaj bez reakcji spadliśmy po prostu sobie niżej, nie było nic sensownego do grania, aczkolwiek z tej strefy można było sobie zagrywać, więc ten stop loss moim zdaniem tutaj był troszeczkę no, nietrafiony, aczkolwiek chcieliśmy sobie zwiększyć RR, wybija nas na stopa, więc trade po prostu w plecy, no i następnie mamy 16, już tutaj mamy takie mocniej podręcznikowe wejście. Mieliśmy entry 1, które bardzo fajnie nam zadziałało. Zdobywamy pierwsze targety, zdobywamy drugie targety i była również możliwość właśnie wejścia z mniejszego przedziału czasowego tutaj właśnie z tych knotów i sobie łapiemy 23 do 1, co jest bardzo, ale to bardzo dużym potencjałem. Następnie mieliśmy tutaj, jeżeli mamy entry 1, no to mamy wejście jak 4,5 do 1, co też jest bardzo fajnym bardzo fajnym ratio, tak? Czyli RR się po prostu zgadza. Następnie rynek sobie Zawrócił. No i tu już mamy maj, poszliśmy na profity, aczkolwiek nie było powrotu do naszej strefy, do naszej strefy cenowej, więc po prostu tego w statystykę nie będziemy mm, wliczać. Jeżeli interesuje Cię dostęp do takich analiz, jeżeli chcesz otrzymywać takie <laughs> informacje, oczywiście również też skaner do scalpingu, również też skaner, który Ci wyszukuje właśnie wejść w takich strefach cenowych, tak, czyli to, co tutaj przedstawiamy, to jest tak zwany swing trading, to są długie pozycje, bardzo często czekamy po kilka dni, kilkanaście godzin, tam pozycja jedna była 7 dni tak naprawdę, to po prostu Odezwij się do osoby, która pokazała tobie ten filmik, bądź zobacz w wiadomościach, w opisie poniżej tego filmiku, tam są zawarte wszystkie informacje. Żegnam się bardzo serdecznie, Franciszek GRUMAK, peace, yo.